polityka klimatyczna. To jest rzecz, która przez Unię Europejską jest traktowana jak religia, więc w ogóle nie chcą na ten temat dyskutować. Jednocześnie nie mamy wsparcia z takich państw jak Francja, Wielka Brytania, bo u nich taki przemysł praktycznie, taka produkcja ciepła tego systemowego nie istnieje i musimy sami walczyć z Unią. Z tymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, oni nie rozumieją polskiej specyfiki, nie uznają naszych osiągnięć, wymyślili sobie produkcja energii w ogóle szeroko rozumianej bez węgla. Rząd, obecny rząd Rzeczpospolitej absolutnie na coś takiego się nie godzi. Nie ma sensu na siłę rezygnować z węgla. Te cele ambicyjne, które są pokazywane do roku 2050, to ja się do końca z nimi nie zgadzam, dlatego że w polskiej strukturze energetycznej, w polskiej polityce surowcowej nie da się wyeliminować do końca węgla. Dlatego ten rok 2050, który jest sforowany w tym momencie na poziomie europejskim, nie jest, no nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Ja uważam, że nasze bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej kolejności zależy od tego, co mamy na miejscu tutaj, czyli od węgla i kamiennego, i brunatnego. I to jest bardzo ważna sprawa związana z tym, żeby ten... Nie musimy na siłę się ścigać z całym światem, żeby dokonywać dekarbonizacji.